niewygodnemu, niepokornemu, buntownikowi, niepoprawnemu politycznie, a nawet tylko normalnie uczciwemu człowiekowi zawsze można zaszkodzić, wytoczyć proces i zawsze znajdą się tacy, którzy go wydadzą, wskażą palcem, oskarżą, dostarczą wygodnych, niezaprzeczalnych dowodów i ostatecznie uciszą. Bo człowiek tak naprawdę prawy, człowiek tak naprawdę uczciwy, musimy o tym pamiętać, jest wyrzutkiem, jest wrzodem, jest oskarżeniem dla tych wszystkich nieuczciwych, których jest cała masa, dla tych wszystkich robiących karierę nieuczciwą, dla zaangażowanych w polityczne gierki, dla szukających własnych korzyści. Kiedy przyglądamy się starożytnym aktorom tego procesu, w którym skazano Jezusa, Judasz, arcykapłani Annasz i Kajfasz, namiestnik Piłat, król Herod, tłumy, barbarzyńscy rzymscy żołdacy, to można się przekonać, można zobaczyć, że każdy z nich miał interes. Każdy z nich miał interes w pozbyciu się, wskazaniu i zamordowaniu Jezusa. I każdy do tego wyroku na swój sposób przyłożył rękę. Co więcej, wszyscy ci aktorzy do dzisiaj są obecni w tak wielu współczesnych, sprawiedliwych wyrokach. W tak wielu obecnych, właściwie w każdym z nas. Bo jeżeli przeżywamy, moi drodzy, gorzkie żale związane z tym słowem, tak zwane kazanie pasyjne, to po to, aby człowiek w tym tłumie, w tych scenach skazywania Pana Jezusa, w tej całej drodze krzyżowej, aby człowiek odnalazł się. Niestety trzeba powiedzieć, że w tym każdym aktorze, którego wymieniłem przed chwilą, o którym słyszeliśmy dziesiątki razy, bardziej lub mniej, jesteśmy, być może my sami, obecni. W każdym systemie politycznym, w każdym systemie społecznym, w każdej warstwie i w każdym czasie przecież są zdrajcy i krzywoprzysięzcy, którzy za odpowiednią opłatą zeznają to, co należy. To, co pasuje oskarżycielom do ich wyroku. W każdej społeczności, w każdym systemie znajdziemy sprzedajnych Judaszy, podstępnych i święcie oburzonych Kajfaszy, Annaszy i arcykapłanów, ale także bezwolnych i zastraszonych Piłatów, skretyniałych Herodów. Nie trudno także znaleźć barbarzyńskich oprawców, sadystycznych żołdaków, o czym właściwie możemy się przekonać z codziennych wiadomości i doniesień z różnych frontów współczesnych, cywilizowanych wojen. Nie brakuje też na pewno nigdy i nigdzie przekupnych i tępych tłumów, które gotowe są jak w transie krzyczeć krew Jego na nas i na dzieci nasze. Nie brak ich gadków, którzy przyglądać się będą z rozkoszą, najbardziej nawet nieludzkim egzekucjom, widowiskom, bo są one przecież jakże ekscytujące. Proces Chrystusa, proces Jezusa trwa nadal, powtarza się, powiela, zwielokrotnia. Wtedy, ilekroć wygrywa ludzka głupota i zawiść, kiedy wygrywa chciwość i pazerność, kiedy wygrywa przebiegłość i tchórzostwo, koniunkturalizm i zwykła małoduszność, kiedy wygrywa ludzka obojętność i bezduszna mierność. Wystarczy przypatrzeć się tylko naszym czasom, temu, co oferują nam współczesne, sprawiedliwe sądy, trybunały demokracji, sędziowie i politycy, twórcy kultury, manipulatorzy pseudowartości, piewcy nowej wolności i twórcy nowej mowy, nowej etyki opartej o jedyną zasadę.
maksimum przyjemności przy minimum odpowiedzialności. Wystarczy niestety zobaczyć, jak my sami, moi drodzy, załatwiamy, w cudzysłowie, załatwiamy porachunki między sobą, jak w cywilizowany sposób, często z uśmiechem na ustach, w białych rękawiczkach, wykańczamy innych. Często są to nasi bliscy. Często robimy to we własnych domach. Często z najbliższymi osobami. Często z sąsiadami. To my musimy uderzyć się w piersi. To my musimy przyznać się, być może przyznać się do takiego właśnie grzechu. Ileż to razy tak było w moim życiu? Czy było, że ja poniosłem, wydałem, czy zdradziłem, bo tak się opłacało, bo tak było wygodnie, bo trzeba było zachować swoją pozycję, bo tego wymagała sytuacja, tego może oczekiwali ode mnie inni, bo tak było wygodnie. Ileż to razy ja okazałem się fałszywie uśmiechnięty, Judaszem, zdrajcą, czy sprzedawczykiem. Tylko dlatego, że się bałem, albo że obiecywano za taką zdradę drobne zyski, niewielkie dopłaty. Ileż to razy dla tych doraźnych, drobnych zysków zdradziłem przyjaciół. Zdradziłem, zaparłem się samego Boga. Jak Piotr wołając, nie znam tego człowieka, co ty wygadujesz? Nigdy z nim nie chodziłem. Nie mam z nimi nic wspólnego. Ile razy stałem w tłumie i krzyczałem na krzyżu. Czy ja naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia w procesie Jezusa i takich, jak On, niewinnie skazanych, potępionych, wyśmianych czy wyszydzonych? Ilu ludzi żywcem ukrzyżowałem, pogrzebałem? Skazałem na nieistnienie, na zapomnienie tylko dlatego, że byli niewygodni, a może po prostu lepsi ode mnie i z zazdrości to robili. Ilu poświęciłem ze zwykłego lenistwa i konformizmu, mówiąc bezdusznie i szyderczo, a co mnie to obchodzi, to nie moja sprawa. I umywałem ręce, jak Piłat, zadowolony ze znalezionego kompromisu, z faktu, że udało mi się wyjść z kłopotu przez sprytny i dowcipny gest. Czy nigdy nie braliśmy udziału w takich procesach? Nie musiał być zresztą wcale wielki. Nie musiał w ogóle toczyć się przed sądem. Nie trzeba było nawet składać fałszywych zeznań czy fałszywie przysięgać. Wystarczyło, że we właściwym momencie przytaknąłeś głową, że szepnąłeś kilka wątpliwych prawd, komu trzeba, że nie zareagowałeś wtedy, kiedy kogoś wykańczano, że siedziałeś cicho, żeby nie stracić pozycji, że nie reagowałeś na zło. Ile razy nie reaguję na zło, które dzieje się wokół mnie? Ile razy nie reaguję na to, że ktoś obok mnie jest niszczony, jest krzywdzony, wyśmiewany czy opluwany. Wystarczy, że dla utrzymania z tego status quo, swojego stołeczka często, biłeś brawo, kiedy należało krzyczeć: nie zgadzam się, to nieprawda. Czy miałeś odwagę mówić po wielokroć, w różnych sytuacjach, że to, co słyszysz, ci się nie podoba, że to jest nieprawda, niezgodne jest z twoją wiarą, z twoimi przekonaniami? Czy mówiłeś, że się nie zgadzasz? Wystarczy właściwie, że byłeś jedynie albo aż w tłumie potępiających bez jakichkolwiek dowodów winy. To wystarczy. Od 2000 lat ta karykatura procesu Jezusa powtarza się ustawicznie, ilekroć razy, kto
ktoś jest sądzony, pomawiany, opluwany, niesłusznie i niesprawiedliwie. Ananasz, Kajfasz, Herod, Piłat, rzymscy setnicy i żołnierze i tłumy, ludzie, którzy bezmyślnie zgadzają się na tę kaźń i traktują ją jak rozrywkę, oni wszyscy nadal są obecni, nadal skazują, potępiają, wydają wyroki, spiskują i z obojętnością patrzą, jak niewinni są poniewierani i mordowani, jak sprawiedliwi wydawani są na śmierć i na pośmiewisko. Proces Jezusa ze wszystkimi Jego aktorami nieustannie trwa nadal. I ja, i Ty w nim uczestniczymy. My także gramy w nim jakąś rolę. Nawet jeśli jestem tylko bezmyślnym gapiem, niezaangażowanym przewodnikiem, postronnym obserwatorem. Panie Jezu, przewrotnie skazywany we wszystkich niesprawiedliwych wyrokach, sądzony we wszystkich farsach sprawiedliwych procesów, w Twoim pojmaniu i w Twoim procesie one wszystkie są już obecne. A Ty jesteś obecny i skazywany w nich wszystkich aż do dzisiaj. Spraw, Panie Jezu, abym był wolny od posądzeń, od zazdrości, od zawiści. Spraw, aby był wolny. Amen.